Zimski Marek. A po, o Boże, jeszcze samo tą po, rozeszli się. Pan sołtys, pan Marek Rudziński, tak? Sołtys? Tak. Chodorówki? Chodorówka stara. Stara, dobrze. Wieś, bo jest jeszcze sołtys na kolonii. Dobrze, a co u was było rok temu, panie sołtysie? No chyba ta burza przeszła. 3 minuty to trwało. Tylko 3 minuty? Tak, a no ile? No i co? Straszne były zniszczenia? To chyba było widać. Nie trzeba wiesz to tłumaczyć, że... No trwało to 3 minuty. Tylko? Naprawdę. Byłem akurat nie tu siebie, na podwórku, ledwo do garażu zdążyłem uciec. Myślałem, że to już nic nie będzie, jak jasno się zrobiło i w tym czasie zaczęło wiać. I co dalej będę mówił? Trony, od początku wsi. Od początku wsi wichura szła? Ale tak na skos jakoś, czy co? No właśnie, poszła na skos, bo tu jeszcze pół sąsiada akurat mnie zajęło. Aha. I uszkodziło stodołę. Na skos, to całe stodołę rozwaliło. Mhm. Dalej następne stodołę doszczętnie położyło. Tak. No, tamten w tym domu, o na tym? No, widać nawet, że są podokładane. Że połatane, tak? No. A tutaj były chlewy, ona jest odbudowana, tak? W oborze wywalony. A, w oborze, a wały to ma nowy dach, tak? Tak. O ten. A ten domek nie ucierpiał? Kolejny dom, tak? Ale buciana nie ma. No też on najgorzej ucierpił. To... To bucianie gniazdo to powstało na drzewie złamanym przez wichurę. No, zostały gałęzie poobcinane. A gdzie bocian? Drzewo, tak? To wbite. Na szczycie siedzi, było wbite. Będą był rozwalony też dach, wszystko. A to drzewo rosło gdzie? O, tu rosło. O, jest, tak? To 5 z tego drzewa? Tak. Widzimy? No tu rosło gdzieś i takie, bo tu złożyło tak... Taka jasna chmurka, tak? Była. No, tak jasno było, jak teraz coś tam się robi. Mhm. I co, każdy z was teraz patrzy i się zastanawia? A i tam nikt się nawet...